9 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie odbył się wernisaż wystawy fotografii Krystyny Kielar. Wystawa wpisała się w tegoroczne łańcuckie konfrontacje fotograficzne, które od kilku już lat organizuje działający przy Miejskim Domu Kultury Fotoklub. Krystyna Kielar, mieszkanka Łańcuta, ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki na Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Z zawodu architekt, z zamiłowania malarka i tancerka. Ale nie tylko, bo jej pasją od dziecka jest fotografia. Gdzieś tam zawsze z tatą chodziłam na spacery, więc zawsze fotografowałam. A tak więcej to od studiów, jak sobie kupiłam lustrzankę. I tę pasję właśnie mogła pokazać 9 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie, gdzie odbył się wernisaż jej pierwszej indywidualnej wystawy. Kadry architektury, bo taki tytuł ma wystawa, przedstawia kilkadziesiąt fotografii zrobionych nie tylko w Łańcucie, Krakowie i w innych polskich miejscowościach, ale także m.in. w Londynie, Berlinie, Maroko czy Wenecji. Swoją pasję autorka wystawy łączy ze swoim zawodem, bo właśnie architektura jest tym, co inspiruje ją najbardziej. W sumie chyba najbardziej architektura, też krajobrazy, lubię jakieś stare obiekty, budynki. Najfajniejsze są stare, bo jest najwięcej historii, dużo kolorów. Jakichś takich zniszczeń, jest ciekawsza faktura ogólnie. Albo też super nowoczesne, też są ciekawe. Wystawa odbyła się w ramach 8 łańcuckich konfrontacji fotograficznych, które co roku organizuje działający przy Miejskim Domu Kultury w Łańcucie Fotoklub. Krystyna Kielar jest jego członkinią od roku. Jej fotografie można obejrzeć jeszcze do 29 marca w godzinach pracy biblioteki.